W tym odcinku zmierzę splitter, inaczej rozgałęźnik antenowy. Będę badał gotowy fabryczny rozgałęźnik typu RI/2/1F/TAI. Jest to niedrogi rozgałęźnik, który jest używany do rozdzielania sygnałów telewizyjnych telewizji naziemnej. Zanim pokażę Wam moje pomiary, jestem Wam winien kilka wyjaśnień. Po pierwsze, do czego taki splitter jest mi potrzebny? Ano do rozdzielania jednego z sygnału wejściowego, na przykład z anteny, do dwóch odbiorników. W moim konkretnym przypadku jest mi to potrzebne do budowy odbiornika SDR, gdzie sygnał z anteny muszę dostarczyć do dekodera IQ, ale o tym w innym odcinku. Taki układ również wykorzystuję w instalacjach TV i SAT, w instalacji domowej, do dostarczenia sygnałów do wielu telewizorów z jednej anteny. Również widziałeś, że układ można wykorzystać do pomiarów. Podając na wejście sygnał z generatora, możemy jeden sygnał podpiąć do oscyloskopu, do pierwszego kanału, a drugi sygnał możemy wykorzystać do pomiaru. Na przykład podpiąć jakiś filtr i przepuścić ten sygnał. Wykorzystanie rozdzielacza pokazywałem do pomiarów, pokazywałem już w innych odcinkach. Oj, zaraz mi się zrobi teoretyczny odcinek, a nie o to chodziło. Ale muszę jeszcze kilka słów. Splitter to układ przede wszystkim pasywny, a teoria opisująca ten układ zawsze znajduje się w rozdziałach dotyczących dzielników, sumatorów i sprzęgaczy kierunkowych. W literaturze mikrofalowej możemy spotkać właśnie tam dosyć dużo takich układów. Do projektowania takich układów posługujemy się macierzą rozproszenia. Tak, dziwnie to brzmi, macierz rozproszenia, ale jest to dosyć dobre narzędzie matematyczne dla naszych układów. Dla trójwrotników zawiera ona 9 niezależnych elementów. Taka macierz, to taka tablica, można powiedzieć. Możemy udowodnić, że trójnik nie może być jednocześnie to jest ważne słowo, bezstratny, odwracalny i dopasowany do wszystkich wejść. Wejścia czy wyjścia nazywamy wrotami. Myślę, że tyle informacji do tego odcinka nam wystarczy, teoretycznych. Dodam, że teoria, która opisuje właśnie splittery, powoduje to, że dzisiaj możemy sprostać technicznym potrzebom projektowania tych urządzeń. Żeby te urządzenia były szerokopasmowe, sygnał z jednego wyjścia nie przenikał do innych wyjść czy do wejścia, żeby był odpowiednio dopasowany do toru zasilania. To wszystko nam ta teoria wytłumacza. To teraz przejdźmy do pomiarów, ale konkretnie do mojego rozgałęźnika. Jak widzicie, ma on impedancję na wszystkich wrotach 75 ohmów. Jest on przewidziany do telewizji. Pracuje w zakresie od 5 do 1200 MHz. Wybrałem ten rozgałęźnik, ponieważ mój odbiornik SDR ma pracować w częstotliwościach fal krótkich. Myślę, że on pokryje te pasma. Do mojej konstrukcji potrzebuję splitter, który rozdzieli ten sygnał z anteny na dwa jednakowe sygnały wyjściowe. Co to znaczy? To znaczy to, żeby one były w tej samej fazie i miały tą samą moc na wyjściu. Czyli potrzebuję jeszcze raz
dwóch takich samych sygnałów, identycznych można powiedzieć, z jednego źródła. I pod tym względem będę badał mój układ. Przejdźmy do mojej pracowni i zobaczmy pomiary. Zobaczycie teraz dwa rodzaje pomiarów. Pierwszy to pomiar na sygnału na wrotach wyjściowych. Podpinam na wejście generator o określonej mocy i patrzę, jak ten sygnał podzieli się na dwóch wrotach wyjściowych. Czyli miernikiem mocy wyskalowanych w dBm-ach mierzę raz sygnał wyjściowy na wrotach pierwszych wyjściowych, a potem ten sam sygnał na wrotach drugich. Wyniki macie na ekranie. Drugi pomiar, który wykonałem, to jest sprawdzenie, czy sygnały wyjściowe są w tej samej fazie. Zobaczcie, że podpiąłem znowu generator na wejście, ale na wyjściu podpiąłem oscyloskop i sprawdzam, jakie są przebiegi. Na kanale pierwszym mam wyjście z pierwszych wrót i sygnał z drugich wrót jest na drugim kanale. Taki pomiar daje mi informację, czy sygnały nadają się do mojego odbiornika, ponieważ założeniem jest to, że muszą być te sygnały rozdzielone również w tej samej fazie. Musicie mi jeszcze uwierzyć, że robiłem pomiary szerokopasmowości oraz przenikania sygnału z jednych wrót do drugich. Niestety nie mam takich przyrządów u siebie, żeby mógł to Wam pokazać. Nie miałem możliwości po prostu nagrania. Ale wydaje mi się, że założenia, które podaje producent, są prawidłowe. Nawet powiedziałbym, że moje pomiary były lepsze niż producent zakłada. Nie wiem, czy to jest wynik mojego egzemplarza, czy zachowania marginesu przez producenta. Teraz przejdźmy do podsumowania. Splitter dzieli sygnał porówno, bez przesunięcia w fazie. Jest przydatny do mojej konstrukcji. Teraz, jeżeli chodzi o budowę, to układ jest zbudowany na transformatorze ferrytowym, który działa w układzie magiczne T, co zapewnia mu dużą szerokopasmowość oraz małe przenikanie sygnału z jednych wrót do drugich. Przy innych badaniach splittera wykazałem dość dobrą izolację pomiędzy wrotami oraz dość dobre dopasowanie do impedancji 75 ohmów. Tutaj tego nie pokazałem Wam, ale producent podaje, że jest to 75 ohmów i to się zgadza. Sami widzieliście, że sygnał jest podzielony na pół i moc spada o połowę, a tłumienie tego sygnału jest niewielkie, co mieliście możliwość zaobserwowania w laboratorium. Na koniec pokażę Wam, jak samemu można zbudować taki rozgałęźnik. Ja wiem, wszyscy mówią, a transformator, ferryt. I tutaj chciałem Wam pokazać pewną konstrukcję bardzo podstawowego sprzęgacza rezystancyjnego, zbudowanego tylko z rezystorów. Jest to również zadanie dla Was. Powtórzcie tą konstrukcję i porównajcie gotowy, fabryczny splitter, który praktycznie kosztuje grosze w sklepie, z własną konstrukcją. Przedstawiam schemat Wam na planszy i zobaczcie, czy Wasze pomiary wykażą, że splitter jest układem sumatora 6-decybolowego w fazie, dopasowanym do impedancji 75 ohmów. Jeżeli zbudujecie ten splitter, spróbujcie zrobić splitter w układzie nie magicznego T, czyli Magic T po angielsku, chyba dobrze wymawiam, a w układzie delta. Zobaczcie, że układ jest inaczej podłączony, ale pełni tą samą funkcję. Zobaczcie, jak te rezystory się zmieniają. Teraz zastanówcie się, czy układ
czy te układy w układzie delta i w układzie T są układami szerokopasmowymi. Trzeba się zastanowić również, jaka jest izolacja sygnałów pomiędzy wrotami, pomiędzy wyjściami, wejściami. Fajną zabawą jest porównanie dwóch typów rozdzielaczy. Na sam koniec dopowiem, że mamy dwa podstawowe standardy przewodów koncentrycznych. Podstawowy to 75 ohmów wykorzystywany w telewizji naziemnej i satelitarnej oraz standard 50 ohmów generalnie wykorzystywany w telekomunikacji. I teraz zadanie domowe dla Was, tak bym się wyraził. Zaprojektuj splitter rezystancyjny do access pointa Wi-Fi. Dziękuję za uwagę i cierpliwość. Zapraszam do subskrypcji mojego kanału oraz jeżeli kanał się spodobał, proszę mi dać znać przez łapkę w górę. Możecie również Państwo skomentować zawarte w nim informacje na dole. Postaram się odpowiedzieć. No to już koniec tego odcinka. Dziękuję.